zasłużyłem. Proszę poczekać jeszcze, zdjęcie. To rodzice, jeszcze raz. Jeszcze raz. A teraz to już. Dzięki. Jeszcze nie? O, teraz akcja, machamy. Konik wyczeski. Super, dzięki. Zarówno Michał, jak i Damian są reprezentantami klubu MURX, Oskar, grupa Tomaszy Klubecki. Dekoracja, bo coś ty jakoś ktoś ci może zabierzeć, czy wszyscy będą. Damian Musa. Wystartował Kowalczuk Dominik. Przygotowuje się Sobiczewski.
65? Na starcie. No i teraz jest super. Ignacy szykuje się na twórz próbę. Zwycięzca Grand Prix z kategorii 2012. Młodsi. Kije mocno.
To kożuch trzeba założyć. 4, 3, 2, 1. Ogień! Dawaj! Koniec. Koniec, tak. Idź dalej. Od tej numery. Jula. No już. Dzięki. Okej, mamy to. Ostatnie zawodnicze. I koniec zawodu. Tam kiełbasy i te sprawy. Kurde, to jest przecież, nie? Ciasteczka, nie ciasteczka, to jest. Wszystkie kluby, które przyjechały, bardzo dziękujemy. Jeszcze będzie czas na to, żeby się cieszyć z odbieranych trofeów. Zanim to jednak nastąpi, bardzo bym prosił, to już na scenie szefowie. Pan prezes Mieczysław Kazimierz-Baszko, prezes Krajowego Zrzeszenia LZS i pan Józef Poterucha, prezes i przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Gdynia. Panie prezesie, bardzo proszę, mógłby pan wspomnieć o tym, dlaczego wróciliśmy do rozgrywania tych imprez. Wspaniałe warunki w Tomaszowie. Cieszymy się, że jest pan z nami. Bardzo proszę. Poproszę również panią burmistrz miasta Tomaszów Wrocławski. Zapraszamy. Panie Renata Luzyk, oczywiście. Panie Renatko, zapraszamy. Wielka sympatyczka sportu. Zapraszamy. Poproszę Renatko na scenę. Na scenę. Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować za to, że po tylu latach znowu reaktywowanie zostały biegi narciarskie tu, w Tomaszowie Lubelskim. Dziękuję bardzo, że takich ludzi spotkałem w swoim życiu od 25 lat, jak Józef Poterucha, który widzi, że to jest potrzeba. Organizacja takich zawodów jak dzisiaj. Dziękuję wszystkim tutaj zebranym, w szczególności dla pani burmistrz, dla pana dyrektora, tam proszę przekazać dla marszałka najserdeczniejsze życzenia i podziękowania, że on jednak był ministrem sportu w tamtej kadencji i on wie, co to znaczy sport. Ja ze swojej strony pozdrawiam wszystkich uczestników, wszystkich, którzy brali dzisiaj udział, ale w szczególności też podziękowania rodzicom, trenerom, opiekunom. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Dołączył do naszych oficjeli pan dyrektor ze starostwa, dyrektor z Wydziału Kultury, Andrzej Pulic. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy, że jest pan z nami też. Szanowny panie pośle, pani burmistrz, panie przewodniczący, panie prezesie, drodzy rodzice, trenerzy, opiekunowie i wy najważniejsi dzisiaj zawodnicy. Ja przeżywam dzisiaj wielki zaszczyt, że mogę reprezentować pana marszałka Jarosława Stadarskiego. Panie Józefie, na pana ręce składam podziękowania w imieniu marszałka województwa lubelskiego, a w szczególności dziękuję Lubelskiemu Okręgowemu Związkowi Narciarskiemu w Tomaszowie Lubelskim, który od wielu lat angażuje się w rozwój narciarstwa biegowego i to z wielkim sukcesem, bo przecież mamy naszą jedyną lubelską przedstawicielkę na igrzyskach w Pekinie, Monikę Skibę. To właśnie stąd pochodzi, to dzięki tym osobom może tam startować. Zatem dziękuję, życzę wszystkim sukcesu w przyszłości i nie przedłużam. Dziękuję bardzo. Ja mam przyjemność naszego miasta. Nie mógł osobiście przybyć, ja mam tę przyjemność go reprezentować, serdecznie państwa pozdrawia. I cóż, ja w imieniu miasta, który jest jakby współorganizatorem również tej imprezy, ale głównym organizatorem jest Krajowe Zrzeszenie ZTS-ów, Wojewódzkie Zrzeszenie ZTS-ów i wiele innych, tutaj nasza grupa MULTS Oskar Roztocze. Ja wszystkim organizatorom bardzo serdecznie dziękuję, bo naprawdę tu państwo włożyliście mnóstwo pracy, przygotowanie, tak, dzisiejszych mistrzostw Polski.
Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję, bo to jest ogromna promocja naszego miasta, powiatu, ale również promocja województwa Jarosław na terenie całej Polski, bo wiem, że zawodnicy przyjechali do nas z różnych części Polski. Mam nadzieję, że wrócą zadowoleni. Serdecznie wszystkim dziękuję, gratuluję wygranym. Za chwilę będziemy wręczać puchary, więc jeszcze osobiście będziemy gratulowali. Dwie osoby widzę, tylko dotarły na scenę. Teraz proszę poprosić z przyczepki panią Ewelinę Mróz, bo może nie wie, nie słyszy, czy już nie ma jej na terenie zawodu. Proszę z biura zawodu poprosić panią Krystynę Kołcun. O wręczenie medalu 75-lecia dla pana dyrektora Tudowa-Gowańskiego. Tak. Na pewno zasługi dla ludowych zespołów sportowych pana Artura Gomeńskiego. Pięknie dziękujemy. Jeszcze chwila dla fotoreporterów w tym gronie. Pan Grzegorz Staręga, UKS, Rawa Siedlice i rodzice, których... Czekajcie, bo to film. Klub i całe zrzeszenie ludów wyróżnić. Panowie Piotr Bełz, poczekajcie. W kategorii młodzieżowiec nie miał konkurencji, Emil Preskacz, zapraszamy go na podium tytuł mistrza Polski LZT na rok 2022. Bardzo ścienne, wygrał Mateusz Mandziuk, ale Mandziuk również wygrał Open.
Arbor Kozak, drugie miejsce w kategorii M2. Brawo! Jeżeli ktoś, to jest wyczyn, nie? Niektórzy zawodnicy narzekają, gratulacje. Cieszymy się bardzo, że pan pokazał tutaj nam wysoką klasę sportową. Pan Sławomir Goszkowski. Jeżeli ktoś mówi, że... Goszkowi. Nie pan startował, poprawimy to wszystko, skorygujemy. Miejsce czwarte w kategorii Wojciech Malec. Dobrze. Jeszcze kolejna kategoria. Pierwsze miejsce, kategoria o wyżej, o 10 lat wyżej. Gratulacje serdeczne. I to są wszyscy masterski, pamiątkowe zdjęcia. Dzieci, Kasper Moszko, miejsce czwarte, zapraszam do tego. Chodź Kasper. Gratulacje moje serdeczne i proszę, miejsce czwarte w dzisiejszych zawodach. A ja zapraszam do siebie, bo tradycją zawodów podoszłam jest, że wszyscy są nagradzani pamiątkowymi tytułami. Może być kolejne historie na piasta narodowego na Lubelszczyźnie, w Polsce, na świecie. Teraz to się będzie działo. Czekajcie, przygotuję sobie taki strzał na początek. Dobrze, jeszcze szansę. Magdalena Kita, piąte, Maxi Broda, szósta, Kulas, ósma, Aleksandra Kulas. No tak na początek. Tak będzie łatwiej po kolei, tak jak stoicie, czyli Małgosia, Hanna, Anastasia, Proszę Państwa, ale jeszcze bardzo bym prosił, żebyście poczekali dosłownie minutkę. Panie trenerze, drogi Waldku, zapraszamy Ciebie na tę scenę. Proszę Państwa, a ja jestem w stanie dosłownie takie rozwinięte na koniec. Waldku, na Twoje ręce, za to, że jesteś ojcem chrzestnym tego, co się dzieje w Tomaszowie i w Polsce. Bo Tomaszów Lubelski jest najlepszym klubem nie tylko w zrzeszeniu LZS, ale najlepszym klubem w Polsce. Proszę Państwa, te wszystkie pociechy, to ja myślę tak, żeby była ta piramida sportowa z tym mistrzem świata, jakim była Monika Skinder, to jest właśnie to potrzebne. I jest potrzebny taki pasjonat ze swoją ekipą jak Waldek Tomczyk. Waldku, na Twoje ręce serdeczne podziękowania za Twoją pasję, za Twoją charyzmę, za to, że chcesz służyć społeczeństwu tomaszowskiemu i tym wszystkim dzieciakom. Waldku, ja Ci wręczę medal wspólnie z kolegą prezesem Mieczysławem. Medal 75-lecia, który Tobie wybitnie się należy. Dziękuję i klasyfikacja klubowa, ale zapraszamy, może jest z nami. To jest jedność, to wysąd, miejsce szóste, zapraszamy. Na miejscu piątym, LKS Marka Miściowa, Ania Bubula, proszę, albo przedstawiciel klubu, zapraszamy. Na miejscu czwartym, UKS Huma Białystok, Adam Roszkowski, przedstawiciel, zapraszamy, panie Adamie. Na miejsce trzecie, Grzegorz Staręga, UKS Rawasielce, Krzysiek Jarosz, LKS Witów z Kimszana, no, przepraszam, że byliśmy niegościnni. Tomasz Lubelski wygrywa tą klasyfikację na pierwszym miejscu. Proszę Jaromira Korkosa, trenera starszej grupy naszego klubu, o podbiór trofeum, że mnie znam. Ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję rodzicom klubu Mózgu Oster, Tomaszu, za przygotowanie, za wczorajszy wieczór, za 3 godziny częstej pracy, żeby to wszystko mogło dzisiaj tak sprawnie przebiegać, jak przebiega, żebyśmy mogli
godnie przeprowadzić te zawody z pełnym, że tak powiem, zapleczem, z pełnym zapleczem. Wszyscy dziękują. Wojtek. Do zobaczenia, do jutra, jutro kolejny dzień zawodów na Siwej Dolinie. Jaromir Korkoś w imieniu województwa lubelskiego odbierze trofeum, miejsce czwarte, ten piękny, potężny puchar od Wojciecha Baszko odbierze, ale Roszkowski z Białegostoku, pięknie, i maskotki. O, jakie przedstawiciele, poważni. No pięknie, pięknie. No i tym razem to już naprawdę kończymy te dzisiejsze zawody. Dziękujemy wszystkim. Do zobaczenia w Zakopanem za moment albo jutro. Dobra, mamy to. Dzięki. Również.